Kiedyś był taki czas w moim życiu, kiedy zapadła ciemna noc. Mój tata zmarł, ja też byłem w środowisku hip-hopowym, w środowisku, który raczej obśmiewał wspólnoty kościelne, który prowadził raczej takie hedonistyczne podejście do życia. Też wtedy przyjmowałem światopogląd osób, który spotyka się jakby z aprobatą społeczeństwa i gdzieś tam byłem zagubionym człowiekiem. Pewnej nocy właśnie po śmierci mojego taty zacząłem przeglądać internet, też w krótkich modlitwach jakoś prosiłem wcześniej o pomoc Pana Jezusa, Matkę Bożą. I pewnej nocy trafiłem na książkę, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Połknąłem tę książkę jednej nocy i poczułem, że chcę się oddać Matce Bożej na własność i chcę się jej poświęcić. Kiedy wstałem rano, podjąłem decyzję, że nie chcę wracać więcej już do życia, które wcześniej prowadziłem i chcę się poświęcić i rozkochać Matce Bożej jeszcze bardziej. I chcę doprowadzać do tego, aby inni rozkochali się w Matce Bożej. Bezpośrednio po tym oddaniu zacząłem uczęszczać właśnie na spotkania Ruchu Czystych Serc w Warszawie. Bardzo szybko zaangażowałem się w tę wspólnotę. Ksiądz Jerzy mówił, że mając relację z Matką Bożą, wchodzi się jakby na sam szczyt windą, kiedy inni gdzieś tam bez relacji z Matką Bożą wchodzą schodami. I w moim życiu to się sprawdza w 100%, ponieważ kroki, które stawiam w moim życiu, dzieją się tak szybko, że niektórzy po prostu się dziwią. Były momenty, kiedy ktoś mnie się pytał, ile czasu jestem w RCS. Ja odpowiadałem, że 2-3 lata, kiedy ktoś myślał, że jestem 10 lat. Ponieważ bezpośrednio po oddaniu założyłem też wspólnotę wraz z księdzem Jurkiem Ruchu Czystych Serc w Wyszkowie. Przez pewien moment byłem głównym odpowiedzialnym w RCS-ie Warszawa. Również oddawaliśmy całą wspólnotę Matce Bożej. Później, kiedy rozmawiałem i byłem w Medjugorje z księdzem Jurkiem, rozważaliśmy razem i rozeznawaliśmy to, żeby podjąć się właśnie roku dla Jezusa. Kiedy ksiądz Jurek powiedział coś takiego, że na roku dla Jezusa będziemy głównie poświęcać się Matce Bożej i głosić rekolekcję oddania Matce Bożej, wtedy podjąłem decyzję dosyć szybko, że idę w to. I tak było. Na roku dla Jezusa prowadziliśmy rekolekcje, które przygotowywały różne szkoły, różne parafie do tego, żeby się zawierzać Jezusowi przez ręce Maryi. I to był też niesamowity czas. Kiedy sobie myślę i wspominam człowieka, który gdzieś tam kiedyś bał się mówić publicznie, który obśmiewał jakby środowiska kościelne i dzisiaj sobie myślę o tym, że stoję tutaj właśnie wśród was, Ruchu Czystych Serc i mówię swoje świadectwo właśnie oddania Matce Bożej, to w życiu bym nie pomyślał, że coś takiego może się wydarzyć. Kolejna rzecz, owocem tego oddania jest to, że będąc kiedyś takim człowiekiem, któremu daleko było do kościoła, dzisiaj jestem pracownikiem fundacji Totatua, która bierze sobie za zadanie, za główny cel właśnie przygotowywanie ludzi do zawierzenia Matce Bożej. Podejmujemy się różnych dzieł, właśnie jeździmy po parafiach głosić tę drogę, podejmujemy się modlitwy za kapłanów, których też wcześniej obśmiewałem i byli dla mnie raczej właśnie powodem do żartów. I są naprawdę to niesamowite owoce, dlatego was wszystkich chciałbym zachęcić do tego, abyście się oddawali Matce Bożej. Ponieważ oddanie Matce Bożej jest taką wymianą serc z Matką Bożą. Kiedy wymieniamy się sercami z Matką Bożą, to już nie mamy czystych serc, tylko mamy niepokalane serca, ponieważ Maryja ma niepokalane serce i kiedy się oddajemy, ona oddaje nam swoje serce i zaczynamy być niepokalanymi. Zresztą często myślimy o Matce Bożej, że tak, w taki sposób nierealistyczny, że Matka Boża z racji tego, że była niepokalanie poczęta, pewnie nie doświadczała żadnych pokus, prób, a tak naprawdę wczoraj miałem taką myśl, że Matka Boża codziennie miała setki pokus do tego, aby zepsuć Panu Bogu dzieło zbawienia. Że jest i może być tak naprawdę nam
tak bardzo bliska właśnie z tego powodu, że mierzyła się z tym samym, z czym my się mierzymy na co dzień. Ta istota oddania jest właśnie drogą, kiedy oddaję wszystko Matce Bożej, a nie tylko ja oddaję, Matka Boża również też oddaje. Tak na koniec powiem właśnie, że Matka Teresa z Kalkuty, ona zawierzyła całe swoje zgromadzenie Matce Bożej, również zawierzyła całą siebie. I wiemy, że Matka Teresa z Kalkuty była dosyć konkretną kobietą, jak coś mówiła, to kawa na ławę. Ona napisała 12 powinności oddania Matce Bożej wobec Matki Bożej, ale również 12 powinności Matki Bożej wobec osoby, która się oddaje. Tak pokrótce, tych 12 powinności, kilka z nich jest to, że Matka Boża udziela tym, którzy się oddają, właśnie tej czystości serca, tych wszystkich, tego udziału w cnotach, udziału też w jej chwale, pomoc i odpowiedzialność w zbawieniu człowieka, również pomoc w materialnych sprawach. Ja, jeżeli chodzi o materialne sprawy, to czuję zawsze pomoc Matki Bożej. W ogóle w każdym momencie dzięki tej relacji z Matką Bożą czuję takie stuprocentowe rozeznanie, że wiem, co robić. Nie ma momentu, kiedy bym nie wiedział, co robić. Ale też był taki moment bezpośrednio już po oddaniu, kiedy chciałem być codziennie na roratach, ale nie miałem wtedy jeszcze swojego auta. I będąc na roratach, nie wyrabiałem się po prostu do pracy. Spóźniałem się, więc jakoś odpuściłem. Powiedziałem w krótkiej modlitwie Matce Bożej, że bardzo bym chciał, ale niestety nie mogę być, bo się spóźniam do pracy. I powiedziałem tak pół żartem, pół serio, że Matko Maryjo, jeżeli chciałabyś, żebym był codziennie na roratach, to musiałabyś zorganizować chyba jakiś mi samochód. 3 dni po tym, kiedy to wypowiedziałem, mój kierownik w pracy przychodzi do mnie i mi mówi, że no, panie Tomaszu, dobre wyniki w pracy, jesteśmy z pana zadowoleni, dostaje pan auto służbowe. Więc w taki nawet materialny sposób jest to piękne i bardzo was do tego wszystkich zachęcam, abyście oddawali się Matce Bożej. Chwała Panu.